Obsługa systemu klimatyzacji. W samochodach Volvo cały system klimatyzacji obsługuje się za pomocą ekranu głównego. Aktualnie ustawioną temperaturę widać w dolnych rogach. Żeby ją zmienić, kliknij w odpowiednie pole i wybierz żądaną wartość. Po lewej stronie można wyregulować temperaturę dla kierowcy, po prawej dla pasażera. Jeśli chcesz ustawić jednakową temperaturę dla wszystkich stref samochodu, wybierz znaczek z napisem „Ujednolicenie temperatury” na górze paska z ustawieniem temperatury. Jeśli chcesz zmienić wartość tylko dla siebie, rozłącz strefę, wybierając tę samą ikonę. Wybranie ikony środkowej w dolnej części ekranu głównego przeniesie Cię do zaawansowanego panelu ustawień klimatyzacji. Przy pomocy górnych ikon możesz włączyć i wyłączyć ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, włączyć i wyłączyć samą klimatyzację oraz włączyć i wyłączyć system recyrkulacji powietrza w kabinie. Na środku, gdzie widzisz symbol fotela, możesz ustawić pole nawiewu powietrza. Od góry jest to szyba przednia, nawiew na twarz i korpus oraz nawiew na nogi. Poniżej na pasku możesz ustawić siłę nawiewu. Jeśli chcesz korzystać z automatycznej klimatyzacji, wybierz odpowiedni napis na dole ekranu. Panel klimatyzacji umożliwia też dostęp do ustawień temperatury i nawiewu z tyłu samochodu w autach z czterostrefowym systemem klimatyzacji. Ten panel wybierz poprzez kliknięcie w zakładkę „Widok tylnego układu klimatyzacji”. Na tym ekranie ustaw żądaną temperaturę dla lewej i prawej strony tylnej kanapy oraz siłę nawiewu. Te same ustawienia są dostępne dla pasażerów bezpośrednio na tylnym panelu klimatyzacji. System klimatyzacji Volvo umożliwia też przygotowanie samochodu do jazdy poprzez ustawienie czasowego wietrzenia kabiny. Dostęp do panelu tej funkcji uzyskasz przez wybranie zakładki „Regulacja postojowa” na ekranie klimatyzacji. Tutaj możesz ustawić do 8 różnych terminów przygotowania do jazdy. Żeby dodać taki termin, naciśnij opcję „Dodaj regulator czasowy”. Wybierz żądany dzień i godzinę przygotowania do jazdy. Naciśnij „Potwierdź”. Wybrane ustawienie pojawi się na liście. Tutaj możesz też usunąć niepotrzebny termin. W tym celu naciśnij opcję „Edytuj listę”. Wybierz ikonę kosza przy odpowiedniej pozycji. Ikona zmieni się w napis „Usuń”. Potwierdź operację, naciskając „Usuń”. Wybrane ustawienie zostanie usunięte z listy.